Cześć, witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Dzisiaj wracamy na tory drugoligowe, a konkretnie do Tarnowa, gdzie w jaskółczym gnieździe z rywalami pojedynkowała się miejscowa Unia. Jak jaskółki poradziły sobie w tym sezonie? Czy jest szansa na to, że w Małopolsce znów zagości żużel na najwyższym poziomie? Sprawdźcie, jak poradziła sobie Unia w minionym sezonie. Na wstępie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Startujemy! Skład Unii Tarnów w przedsezonowych rozważaniach nie robił większego wrażenia na rywalach, był oparty głównie na zawodnikach po przejściach i kojarzonych raczej ze stagnacją na drugoligowym poziomie. Maty Ciwacić, René Bach, Oskar Bober, Ernest Koza, Piotr Piuro czy juniorzy w osobie Mateusza Gzyla, Williama Dreyera, Daniela Klimy wydawali się być solidnym zespołem, ale raczej nie mającym szans na zagrożenie faworytą ligi. Sezon rozpoczął się dla jaskółek niezbyt optymistycznie. Pierwsze dwie kolejki to porażki z Opolem i Rzeszowem, a punkty do ligowej tabeli udało się zdobyć dopiero w trzecim starciu z Polonią Piła. Niestety, Unia już z Polonią, a później także w meczu z Kolejarzem Rawicz musiała sobie radzić bez lidera, jakim był Maty Ciwacić. Na wyjazdowe starcie Niedźwiadkami pozyskano co prawda Marko Lewiszyna, który zdobył tego dnia 13 punktów, ale wystarczyło to zaledwie na remis, co na pewno nie było dla Tarnowian satysfakcjonującym wynikiem. Kolejne kolejki to porażka w domu z Lokomotywem Daugavpils i wyjazdowa porażka ze Startem Gniezno. Po tych wydarzeniach podjęto decyzję o kolejnych wzmocnieniach składu i na rewanżowy mecz ze Startem w składzie jaskółek mogliśmy oglądać już Pawła Miesiąca. Nie pozwoliło to jednak odnieść w tym meczu zwycięstwa, a po szarży Josha Pickeringa na ostatnim łuku ostatniego wyścigu Unia po raz kolejny w tym sezonie musiała przełknąć gorycz porażki. Sytuacja Tarnowian wydawała się być dramatyczna, a playoff bardzo odległe. Praktycznie ostatnia szansa na to, żeby załapać się na walkę o przedłużenie sezonu, był mecz w łotewskim Daugavpils, gdzie Tarnowianie potrzebowali zwycięstwa, zwłaszcza w kontekście porażki w spotkaniu domowym. I to zadanie udało się zrealizować. Łotysze przez większość meczu prowadzili, ale w czwartej serii startów Unia przypuściła zdecydowany atak, po którym wyszła na prowadzenie, a w związku z opadami deszczu mecz przerwano po 13 wyścigach, co pozwoliło Tarnowianom dopisać 2 punkty i wrócić do gry o fazę playoff. Miejsca na błąd było jednak już bardzo niewiele, a do rangi kluczowych urosły mecze z Pilską Polonią i Kolejarzem Opole. Do obu tych meczów drużyna miała przystąpić wzmocniona Szymonem Bańdurem, który miał zapewnić dodatkową jakość na pozycjach juniorskich. I dokładnie tak się stało, a Tarnowianie rozstrzygnęli oba te spotkania na swoją korzyść, co w połączeniu nad wcześniejszym zwycięstwem nad odpuszczającymi rywalizację Kolejarzem Rawicz wywindowało Unię na czwarte miejsce w tabeli. Miejsca tego nie pozbawiła ich nawet porażka w ostatniej kolejce ze Stalą Rzeszów, a ciężki sezon zasadniczy ostatecznie zakończył się awansem do playoff, co po początkowych trudnościach na pewno można uznać za spory sukces. W półfinałowym starciu Unia, która według wielu ekspertów bardzo mocno się rozpędzała, była jedynie tłem dla faworytów z Rzeszowa i poległa zdecydowanie w obu spotkaniach, zdobywając 38 punktów w domu i 34 na wyjeździe, ale jak pokazała niedaleko przyszłość, na Rzeszowian nie było w tym sezonie mocnych. Największe rozczarowanie. William Dreyer. Bardzo młody zawodnik, więc i oczekiwania wobec niego nie mogły być zbyt wysokie, ale po bardzo udanym wejściu do ligi w poprzednim sezonie wydawało się, że w tym może być jeszcze lepiej. Niestety William nie zrobił nic, z czego moglibyśmy go zapamiętać, a sama średnia wyglądała nawet gorzej niż w 2022 roku. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka, a młody Duńczyk pokaże nam jeszcze próbkę swoich niewątpliwie wysokich umiejętności. Największy plus. Paweł Miesiąc. Zawodnik, który dołączył do drużyny w połowie sezonu, wywiązał się znakomicie z roli lidera drużyny, którego ewidentnie brakowało w początkowej fazie sezonu. Moment sezonu. Wyjazdowe zwycięstwo z Lokomotywem. Absolutnie kluczowe starcie dla Unii z bezpośrednim rywalem, które utrzymało ich w grze o awans do fazy playoff, który finalnie udało się osiągnąć. Podsumowując. Po problemach Unii z początku sezonu nie można powiedzieć, że osiągnięty wynik jest niezadowalający. Warto podkreślić i pochwalić szybkie reakcje, jakie zachodziły wśród działaczy, mające na celu wzmocnienie składu zespołu, co w końcowym rozrachunku pozwoliło drużynie zrealizować stawiane przed nią cele. Patrząc jednak na cały sezon, dużo było też nerwowości i niepewności, a tego na pewno dobrze byłoby się wystrzegać w kolejnych sezonach.
Nasza ocena poczynań Unii w tym roku to 3 z plusem. A Wy co myślicie o Unii Tarnów? Czy Waszym zdaniem był to dobry sezon w ich wykonaniu, czy może jednak spodziewaliście się czegoś więcej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To by było na tyle, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć!